Magia świąt w lesie marzeń. Bajka o przyjaźni i różnorodności. Dawno, dawno temu, w lesie marzeń, w którym żyły różne stworzenia duże i małe, kolorowe i jednobarwne, mieszkała także paczka przyjaciół. Lisica Różyczka, żaba Lucek i niedźwiadek Benek. Uwielbiali razem spędzać czas. Mimo że się różnili i każdy z nich miało inne umiejętności, to byli najlepszymi przyjaciółmi. Najczęściej bawili się w chowanego. Oprócz zabawy, lubili też pomagać innym. Kiedyś pomocy potrzebował Szop, bo całe jego pranie na drzewo porwał wiatr. Szop doskonale umiał prać i wszystkie zwierzęta z lasu przynosiły do niego pranie, ale wspinać się już nie potrafił. Wtedy z pomocą przyszedł Benek, bo on najlepiej z całej paczki przyjaciół umiał się wspinać po drzewach. Dzień dobry, panie Szopie. Dzień dobry, Benku. Jak się cieszę, że cię widzę. Zobacz, całe dzisiejsze pranie, które przyniosła mi wilczyca, jest na drzewie. Właśnie urodziły się jej małe wilczki i to pranie jest jej bardzo potrzebne. Proszę, pomóż mi. Już się robi, powiedział Benek i zadarł wysoko głowę. O, naprawdę wysoko wzleciało to pranie. Obszedł dwa razy dookoła drzewo. Jeszcze raz zadarł wysoko głowę, po czym objął łapami pień drzewa i zaczął się wspinać. Mimo że robił to już wiele razy, jego serce i tak biło szybciej i mocniej. Zawsze trochę się bał, ale dzięki temu był uważniejszy i ostrożniej przesuwał się w górę po pniu. Pan Szop mówił do siebie. Ojej, ojej, o, by mu się udało, inaczej całe moje pranie pójdzie na marne. I co ja powiem wilczycy? Proszę spokojnie oddychać, powiedział cicho żaba Lucek. Benek jest bardzo uważny i na pewno uda mu się wykonać zadanie. Dobrze, dobrze. Szop nerwowo przebierał łapkami. Zastosował się jednak do wskazówek żaby i nabierał powoli powietrze przez nos i wypuszczał powietrze przez nos. Po chwili dodał. Rzeczywiście czuję się spokojniejszy. Dziękuję ci za radę, Lucku. Kilka minut później Benek był już na dole. W swoich łapkach niósł pranie wilczycy. Podbiegł do niego Szop. Dziękuję ci, Benko, bardzo ci dziękuję. Ale teraz wybaczcie, muszę iść je poukładać i biorę się za kolejne pranie. W ramach podziękowania zapraszam was jutro na podwieczorek. Dziękujemy, zawołali razem przyjaciele. Na pewno przyjdziemy. Lucek, Różyczka i Benek wędrowali dalej wzdłuż rzeki. Tym razem na kamieniu siedział zając i głośno wzdychał. W łapkach trzymał kopertę z narysowanym czerwonym sercem. Żaba podskoczyła wysoko i usiadła obok zająca. Zapytała. Co się stało? Czemu tak wzdychasz? Ach, napisałem list do zajęczycy. Ale boję się go jej wręczyć. Pewnie jak go przeczyta, to i tak nie zechce pójść ze mną na kolację. Ach, jak ja jestem nieszczęśliwy. Dlaczego myślisz, że nie będzie chciała się z tobą umówić, zającu? No popatrz, mój nos jest cały różowy, a uszy żółte. To wygląda okropnie. Jak mnie zobaczy, to na pewno mnie wyśmieje. A ona tak bardzo mi się podoba. Jest taka cudowna. Ech. Zającu, powiedział Lucek. Znamy cię od bardzo dawna i nam nawet do głowy nie przyszło, żeby oceniać cię po wyglądzie. Jesteś wspaniały, masz dobre serce. Znać kogoś takiego to skarb. Wiem, że czujesz strach, boisz się, że cię odrzuci. Powiem ci jednak teraz bardzo ważną rzecz. Od niej zależy twoje szczęście. Zając wyprostował swoje długie uszy, żeby lepiej usłyszeć to, co chce mu powiedzieć żaba. Jeśli ty sam siebie nie zaakceptujesz i nie polubisz, to zajęczyca też tego nie zrobi. Najpierw ty musisz docenić siebie, żeby ona to zobaczyła. Jeśli chcesz, to pomożemy dostarczyć ci list, ale reszta jest już po twojej stronie, w twoich łapkach.
Ech, ale jak ja mam to zrobić? Jak mam lubić siebie? Zastanawiał się zając. Zacznij od mówienia o sobie dobrze, powiedziała Różyczka. Doceniaj to, co potrafisz robić. Możesz nawet codziennie to sobie pisać. Jeszcze jedna ważna rzecz. Zacznij mówić do siebie: kocham cię. Co? Parsknął zając. Kocham cię? Do siebie? To tak co, mam sobie stawać i mówić to do siebie? Aha, właśnie tak, odparła Różyczka. Jak ty sam siebie nie pokochasz, to nikt tego za ciebie nie zrobi. To jak? Jesteś gotowy podjąć się tego zadania? Okej. Nic tam. Jeśli to moja jedyna szansa. No dobra, to my tu wrócimy do ciebie za jakiś czas i wtedy pomożemy ci dostarczyć list. Po kilku tygodniach paczka przyjaciół znów odwiedziła zająca. Zajączku! Zajączku! Wyjdź do nas! Zawołała żaba. Zajączek wyszedł z nory. Nie był to jednak ten sam zając. Jego oczy błyszczały, a uśmiech dodawał mu uroku. Witajcie, zawołał. Cieszę się, że was widzę. To chodźcie, pomóżcie mi dostarczyć ten list. A może sam chcesz go jednak wręczyć? Dopytywała się żaba. Wiem, że zaszła we mnie duża zmiana. Czuję to, ale chciałbym, żebyście mi jednak towarzyszyli i pomogli dostarczyć list. No dobra, powiedzieli przyjaciele. Najpierw trzeba było przedostać się przez rzekę na drugi brzeg. Żaba sprytnie skakała z kamienia na kamień, niosąc w pyszczku list, żeby się nie zamoczył. Potem list przejęła lisica, która jak nikt inny potrafiła się skradać. W każdym zadaniu, jakie stawało przed paczką przyjaciół, każdy wykorzystywał swój talent, swoją umiejętność. Lisica bezszelestnie podeszła do zajęczycy i wrzuciła do jej koszyka list od zająca. Równie szybko skryła się za drzewem. Dopiero w domu zajęczyca dostrzegła list w swoim koszyku. Była bardzo zaskoczona, bo nie wiedziała, od kogo on jest. Kiedy tylko go otworzyła, na jej pyszczku pojawił się uśmiech. Zostawiła na stole nierozpakowane zakupy i dając wielkie susy, przybiegła do zająca. Zając czekał na nią na małej polanie w lesie. Czuł, jak mocno bije mu serce. Zajęczyca podeszła do niego i powiedziała: cieszę się, że znalazłeś w sobie odwagę. Bardzo długo czekałam na ten list. Różyczka, Benek i Lucek, którzy przyglądali się całej sytuacji, powiedzieli do siebie: możemy już chyba iść. Nasza misja została wykonana. Każdy dzień w lesie paczki przyjaciół wyglądał podobnie. Zawsze znajdował się ktoś, kto potrzebował ich pomocy. Nadszedł jednak dzień, w którym wszyscy mieszkańcy lasu jednocześnie potrzebowali ratunku. Nawet lisica, żaba i niedźwiedź. Zbliżały się święta. O tej porze roku las przykryty był już grubą warstwą śniegu. W tym roku było jednak zupełnie inaczej. Nie spadł do tej pory ani jeden płatek śniegu. Zwierzęta nie wyobrażały sobie świąt bez śniegu. A dodatkowo część zwierząt bez śniegu nie mogła iść spać. W tym Benek i żaba. Zwierzęta zastanawiały się: jak pójdziemy spać? Co będzie z naszymi zapasami? Popsują się bez schłodu, jaki daje zima. Mieszkańcy lasu przychodzili do paczki przyjaciół z prośbą o pomoc. Ci jednak nie mieli pomysłu, co mają zrobić. Jak sprawić, żeby spadł śnieg? Po długim namyśle postanowili udać się wysoko w góry. Jeśli tam nie znajdziemy śniegu, powiedział niedźwiedź, to wolę nie myśleć, co się z nami stanie. Zresztą zobaczcie, o tej porze roku już smacznie sobie spałem, a tylko na chwilę wyglądałem z gawry, żeby złożyć wam życzenia. No i zabrać prezent. A teraz? Wolę nie myśleć, co się z nami stanie. Och, rozumiem cię, powiedziała lisica. Wszystkie nasze zapasy, bez chłodu i zimy, też tego nie przetrwają. Już nie zastanawiajmy się, co będzie albo czego nie będzie, tylko ruszajmy, zarządziła żaba.
Ponieważ bardzo się lubili, to wspólna wędrówka była dla nich przyjemnością. Byli już bardzo wysoko w górach, ale dalej nie było ani jednego płatka śniegu. Zaczynam tracić nadzieję, westchnęła ciężko lisica Różyczka. Oj, ja też mam już dość tej wędrówki, dodała Żaba. Hej, nie możemy się teraz poddać, powiedział Benek. Damy radę. Skakujcie na moje plecy i razem sobie poradzimy. Lisica, siedząc na barkach przyjaciela, miała dużo lepszy widok na okolice. Nagle zawołała. Patrzcie, tam coś jest. Jest szare, bure i ponure, zupełnie jak śniegowe chmury, które powinny być u nas. Tylko o co chodzi? One w ogóle się nie poruszają. To jest podejrzane i musimy to sprawdzić, powiedział Benek. Powoli zbliżali się do chmury. Benek powiedział. Wreszcie robi się chłodno. Nagle coś nad nimi przyleciało z ogromną siłą, bo podmuch, który temu towarzyszył, o mało ich nie przewrócił. A właściwie Benka, bo pozostali przyjaciele siedzieli właśnie na nim. Co to takiego było? Zastanawiał się Lucek. To coś o mało nas nie zdmuchnęło, powiedział. Nie wiem, powiedział Benek. Ale coś czuję, że ma to związek z naszym śniegiem, a dokładnie z jego brakiem. Chłód był coraz dotkliwszy. Nagle lisica pisnęła z radości. Ha, ha, śnieg! Pada śnieg! Rzeczywiście zaczął padać śnieg, a kawałek przed nimi rozciągały się już ogromne zaspy śniegu. Tak! Znaleźliśmy śnieg! Tylko dlaczego tu jest śnieg, a u nas go nie ma? Zastanawiał się Benek. Musimy jakoś sprowadzić śnieg do nas, do lasu, bo inaczej święta się nie udadzą, powiedziała Różyczka. No, a ja nie będę mógł zasnąć, powiedział Benek. I ja też, dodał Lucek. Nagle coś przemknęło nad ich głowami, a przed nimi pojawił się wielki wir, który unosił ogromną ilość śniegu. O nie, krzyknęła Różyczka, ten wir się do nas zbliża. Benek złapał przyjaciół i zaczął uciekać. Niedźwiedź się nagle poślizgnął i zaczął zjeżdżać z wielkiej góry. Żaba i Różyczka siedzieli na nim niczym na saneczkach. Nie była to jednak dobra zabawa, bo zaraz za nimi zaczął osuwać się śnieg. Zrobiło się naprawdę groźnie. Wtem do góry pochwyciły ich jakieś wielkie szpony. O nie! Co się tutaj dzieje? Zawołała Różyczka. Puść nas! Po chwili wielkie pazury już ich nie unosiły. Znajdowali się teraz przy wejściu do jaskini. Stworzenie, które ich tu przyniosło, zaczęło kierować się do wejścia do jaskini. Stój! Zawołała lisica. Chcemy ci podziękować. Właśnie uratowałeś nas przed lawiną. Nie chcę waszych podziękowań. Chcę, żebyście sobie stąd poszli. Ale my nie możemy, dopóki nie dowiemy się, jak z powrotem sprowadzić do nas śnieg, powiedział Benek. Nie oddam wam śniegu. Śnieg jest mi potrzebny. Ten wir miał was wygonić z tego miejsca. Ale przez ciebie prawie spadła na nas lawina, a zaraz potem nas uratowałeś. Nic tego nie rozumiem, powiedział Lucek. Idźcie stąd, zostawcie mnie! Chcę być sam! I tak nie możecie mi pomóc. Słowo pomoc to było coś, co uwielbiała paczka przyjaciół. Nie mogli teraz zostawić stworzenia samego. Proszę, powiedz nam, co się stało. Wyglądasz na bardzo smutnego i przestraszonego. Nie wyglądasz na kogoś, kto chciałby kogokolwiek skrzywdzić. Ha, moje stado uważa zupełnie inaczej. No może poza moimi rodzicami. Jak to? Dlaczego? Dopytywał się Benek. Stworzenie się odwróciło. Był to ptak. Miał wielkie niebieskie skrzydła, co zresztą dało się zauważyć już wcześniej. Ogromne pazury i duży zakrzywiony dziób. Oprócz wyglądu,
dało się zauważyć, że jego głowa co chwilę przekrzywia się to na lewo, to na prawo. Benek, Różyczka i Lucek przyglądali się mu przez chwilę, aż Lucek powiedział: ale my dalej nie rozumiemy, dlaczego twoje stado tak myśli. Bo jestem inny niż oni. Zobaczcie, mam niebieskie skrzydła. Jestem sępem, ale nie wyglądam jak sęp. Mam niebieskie skrzydła. I jeszcze to, kiedy się denerwuję, to ruszam głową na boki. Nie mogę tego opanować. Stado wytyka mnie i wołają na mnie inny. Mówią też, że się mnie boją. Wszyscy poza moją rodziną się ode mnie odsunęli. To dlaczego jesteś tu sam bez rodziny? Dopytywała się Różyczka. Musieli zostać. Mają już wiele lat i podróż nie byłaby dla nich bezpieczna. Powiedzieli mi, żebym szukał dla siebie miejsca gdzieś, gdzie będę szczęśliwy. I inni nie będą oceniać mnie po wyglądzie. Nie będą się ode mnie odsuwać, tylko dlatego, że jestem inny. Mama zawsze mi powtarzała, że każdy ma prawo być sobą, być innym niż reszta. Ważne jest tylko, żeby być dobrym i nikogo nie krzywdzić. Ci, co oceniają nas z powodu naszego wyglądu, to oni powinni odejść ze stada, dodał ze złością. Niestety było ich zbyt wielu, więc jedynym rozwiązaniem dla mnie było odejść. O nie, powiedział Benek. Jakie to jest niesprawiedliwe. No ale dlaczego chciałeś mieć śnieg tylko dla siebie? Ech, do waszego lasu przybyłem już jakiś czas temu. Kiedy widziałem, jak sobie pomagacie, jak szanujecie siebie bez względu na to, jak ktoś wygląda, to poczułem ogromną złość. Zamiast do was dołączyć, byłem zły, że ja tego nie miałem. Potem, jak usłyszałem, że nie możecie się doczekać świąt i śniegu, to postanowiłem, że zabiorę wam śnieg. Mam ogromne skrzydła, więc bez problemu przygnałem tu wszystkie chmury. Skoro wszyscy w moim stadzie mówili, że jestem groźny, to stwierdziłem, że wreszcie taki będę. Ale dziś, kiedy tu przyszliście i kiedy wywołałem lawinę, która o mało co was nie porwała, to zrozumiałem, że ja taki nie jestem, że ja taki nie chcę być, że oni nie mają racji. I zaczął płakać. Różyczka, Benek i Lucek mocno go przytulili. A on płakał. Najpierw głośno, a potem już trochę ciszej. Kiedy już przestał płakać, głęboko westchnął i powiedział: dziękuję. Mam pomysł, powiedziała Różyczka. Pomóż nam sprowadzić do naszego lasu śnieg, a potem dołączysz do nas w święta. Zapadła chwila ciszy. Ja? Na świętach u was? Ale pewnie inni mieszkańcy, jak mnie zobaczą, to się mnie przestraszą. No co ty? Już chyba wystarczająco długo byłeś tu sam i naprawdę zaczniesz w to wierzyć. No dobra, to do dzieła, odpowiedział. A, i jeszcze jedno, powiedział Lucek. Może zdradzisz nam swoje imię? Mam na imię Aglo. Ptak zaczął machać swoimi ogromnymi skrzydłami. Zanim przyjaciele wrócili do lasu, niesieni przez Aglo, pierwsze płatki śniegu zdążyły już spaść na las. Kiedy tylko wylądowali, przywitały ich gromkie brawa. Żaden z mieszkańców lasu nie dał odczuć Aglo, że jest inny, że wygląda inaczej, że inaczej się zachowuje. Różyczka, Benek i Lucek nie opuszczali go na krok. Postanowili, że święta będą okazją, aby Aglo poczuł się wyjątkowo i dobrze wśród nich. Razem zaczęli przygotowania do świąt. W przerwie od snu zimowego Benek uczył Aglo, jak budować iglo. Różyczka uczyła go, jak ślizgać się na ślizgawce, a Lucek pomógł mu znaleźć pióra na ozdoby świąteczne. Najważniejsze jednak jest to, że w przerwie od przygotowań świątecznych przyjaciele uczyli go, jak lubić siebie.
Las wyglądał przepięknie w scenerii zimowej. Mienił się kolorowymi światełkami. Nikt już nie pamiętał, że zaledwie kilka tygodni wcześniej przybył do nich Aglo. Wiedzieli, jak to jest pięknie się różnić i co możemy sobie wzajemnie dać. W Wigilię wszyscy zebrali się pod choinką. Złożyli sobie życzenia, a po lesie marzeń niosły się śpiew i radość. Aglo zrozumiał, że magia świąt kryje się w sercach i w szacunku dla różnic. Że nie musi zasłużyć na akceptację, na miłość. Wśród przyjaciół czuł się kochany i akceptowany. Po tym czasie Aglo wiedział, że ma prawo być sobą, że ma swoje miejsce w świecie, że czuje się dobrze w swoim ciele, lubi siebie, ma prawo prosić, dawać, dostawać i odmawiać, że jest ważny tylko dlatego, że jest, że inni mogą go kochać i że każdy ma swoją wartość. W końcu przyszedł czas na prezenty. Aglo znalazł pod choinką wyjątkowy prezent. Było to serce złożone z piór, a na każdym z nich było napisane: mam prawo być sobą. Mam swoje miejsce w świecie. Czuję się dobrze w swoim ciele. Lubię siebie. Mam prawo prosić, dawać, dostawać i odmawiać. Jestem ważny tylko dlatego, że jestem. Inni mogą mnie kochać. Mam swoją wartość. Były to bardzo ważne słowa. Słowa, które zostały z Aglo na zawsze. Mam nadzieję, że te słowa zostaną również z tobą od dziś. Że będziesz je powtarzać i o nich pamiętać. Że masz prawo być sobą. Że masz swoje miejsce w świecie. Że czujesz się dobrze w swoim ciele, że lubisz siebie. Masz prawo prosić, dawać, dostawać i odmawiać. Że jesteś ważny tylko dlatego, że jesteś. Inni mogą cię kochać i masz swoją wartość. Chcesz wiedzieć, jak się skończyła ta historia? Aglo w towarzystwie swoich przyjaciół poleciał do swojej krainy. Radość mamy i taty nie miała końca. Członkom stada, którzy tak źle go traktowali, powiedział, że nie jest już dla niego ważne to, co o nim myślą. Że ma wokół siebie osoby, które go kochają i dostrzegają to, jaki naprawdę jest. A przede wszystkim, że on sam to widzi. Wiem, że nie zawsze wszystko może kończyć się tak jak w bajce. Ale pamiętaj, że zawsze są wokół ciebie osoby, które cię kochają. Dla których jesteś ważny. Mów im o tym, co czujesz, co myślisz, czego się boisz. Zawsze też powtarzaj sobie to, co było napisane na piórkach Aglo. To są też słowa dla ciebie. Dziękuję ci za wysłuchanie tej bajki. Zapraszam cię do wysłuchania innych świątecznych bajek, które znajdziesz na kanale Bajkowanie. A jeśli chcesz usłyszeć tu bajkę, która będzie poruszać problem, który bezpośrednio dotyczy ciebie, twoich bliskich, to wspólnie z mamą, tatą, bliską ci osobą, napisz do mnie. Powiedz, o czym chciałbyś, żeby była kolejna bajka. Wiadomość możesz wysłać na adres twojabajka@bajkowanie.com.pl. Dziękuję. Do usłyszenia.